Rzeszów. A więc zaczynamy spotkanie. Niebieska koszulka. Tak, Adrian Kryżan potrafi doskonale atakować obiema stronami, jeżeli będzie znajdował. Więc bardzo ważne, aby potrafił sam zdobyć inicjatywę. Pewnie obiema stronami, natomiast nie ma pewnego silnego kończącego uderzenia. Księżyca tym ciemniejszą i nagle potrafi tracić. Widziałeś psychicznej nie tylko Częgiuka, ale również Kryżana, który chociaż jest, który jest przecież w dogodniejszej sytuacji, będzie za atak bardzo silny, nawet jeżeli ma dogodne ku temu pozycje. Tak, no i robi dużo skuteczniejszy. Bardzo rzadko popełnia własne błędy. Nie gra może bardzo mocno, nie dąży do tego, aby jak najszybciej. Adriana Kryżana. Serwis Kryżana. Fantastycznie! Pierwszego seta. W tej chwili do podania Kryżana podchodzi bardzo odważnie na końcową linię stołu. Kryżan nie jest w stanie zagrać mocno. Fantastycznie. W rozgrywkach grupowych rozegrać przynajmniej 50% spotkań. Artur Daniel tego nie wy... Nikt nie jest w stanie przewidzieć i nikt nie był w stanie przewidzieć tego, że Artur Daniel zdobędzie mistrzostwo Polski, ale pokonał wszystkich w tej chwili najlepszych tenisistów, bo wygrał... Serwujący i Adrian Kryżan, ten, który odbiera. Wang Zengqi, który będzie grał w trzecim meczu. Zadanie w drodze do półfinału. Dzisiaj jeszcze oprócz spotkania Bogori z Oxenhausen. Dla wszystkich kibiców, którzy oglądają dzisiejszy mecz, ważniejsze jest spotkanie, które jest rozgrywane w Grodzisku Mazowieckim. Stąd taka dobra gra backhandy. Podanie Częgiłka. Ojojoj. Zbliża się końcówka 7-7, serw Rumuna. No i backhandem, a w związku z tym będzie to dla niego zabójcze. Moja uwaga. Czwarty set zatem przed nami. Ważny jest każdy punkt zdobyty tutaj. W sytuacji Częgiu. Bogori. Bardzo szeroko do forehandu. Mimo to Kryżan przechodzi tam. Aniu, jego serwis. Piłka setowa dla Częgiuka. Teraz! Adrian Kryżan. Ale chyba to zawahanie było właśnie w nim. Brawo Częgiuk! Nie tylko to, że w tej chwili... Kryżan nie wziął czasu. Dokładnie. Będzie zwycięstwo. Ta szala rzeczywiście opadała i wznosiła się. A końcowo 11 po stronie Jękiewicza. 11-2! Brawo, znakomite otwarcie tego meczu i myślę, że w tej chwili to... Zespół z Oxenhausen jest pod presją i myślę...